Polska zajęła ostatnie miejsce wśród państw Unii Europejskiej. Międzynarodowe Stowarzyszenie Lesbijek i Gejów tak donosi, mierzącym poziom uprawnienia osób LGBT w Europie. Skąd taka teza? O to właśnie zapytamy naszego gościa, a jest nim pan Waldek Krysiak, autor bloga Gej Przeciwko Światu. Dzień dobry. Dzień dobry. Na początek pytanie, jak dawno temu był pan w Polsce, na stałe mieszka w Berlinie, bo może pan czegoś nie wie o nas, o Polakach. O nie, ja w Polsce byłem, zanim zaczęła się ta cała tragiczna historia z koroną i bardzo chciałbym znowu móc przejechać, ale jeżeli teraz się wybiorę do Polski, następne 2 tygodnie po powrocie do Berlina będę musiał spędzić w kwarantannie, na co... Ale z powodu tej homofobii? Z powodu... W Polsce? Tak. Na chwilę obecną ze względu na koronę, ze względu na homofobię. Może miałem jeden nieprzyjemny epizod w życiu, natomiast w większości przypadków cała ta historia z homofobią jest mocno przesadzona. Mógłbym powiedzieć o tym, co sam zrozumiałem z tego raportu? Tak, prosimy. To jest tak. Czy homofobia, czy istnieją nieprzyjemne sytuacje? Czy istnieje homofobia? Okej, bo nazwijmy to homofobią. Moim zdaniem istnieje wszędzie. Wiadomo, że w każdym kraju znajdzie się jakiś procent osób, które na przykład nieprzyjemnie zareagują na dwóch mężczyzn trzymających się za rękę. Czy takie sytuacje się zdarzają? Oczywiście. Jednak w sytuacji, kiedy mamy organizację, która twierdzi, że mierzy poziom homofobii w jakimś kraju, musimy zastanowić się, w jaki sposób ta homofobia rzekoma jest mierzona. Jeżeli spojrzymy na raport ILGI, ILGA to jest ta organizacja, o której państwo mówiliście, to wychodzi nam obraz co najmniej absurdalny. To znaczy, zacznijmy od tego, że raport składa się ze 100 punktów. Żaden raport naukowy, który stara się zmierzyć naturalnie występujące zjawisko, nie będzie się składał z ładnie brzmiących 100 punktów. 100 punktów to jest może na liście przebojów, a 100 punktów w przypadku raportu naukowego sugeruje nam, że lista jest arbitralna. To znaczy, ktoś usiadł i napisał sobie tak listę, żeby kończyła się na 100 punktach. W tym wypadku byli to aktywiści z kilkuset, z 100 paru krajów, którzy wybrali arbitralną listę 100 punktów, które musi spełniać kraj, żeby nie być homofobicznym. Jeżeli spojrzymy nawet na te punkty, one są podzielone na bodajże 5 kategorii i każdy punkt, każdy element tego rankingu dostaje, jest tak samo punktowany, to znaczy dostaje 1 lub 0. I absurdem jest, żeby rzeczy, które są prawdopodobnie obiektywnie ważne dla mniejszości seksualnych, były tak samo punktowane jak rzeczy, o których nikt nie myśli. Co staram się powiedzieć, to na przykład. Jeden punkt jest za istnienie prawnych związków partnerskich. Myślę, że większość osób mogłaby się zgodzić, że na plus jest, jeżeli można sformalizować swój związek. Jednak oprócz takich punktów są takie punkty jak obowiązkowy narodowy program walki z fobią wobec osób urodzonych z hermafrodytyzmem. To znaczy osoby urodzone z wadami genetycznymi, które sprawiają, że takie osoby mają cechy, drugorzędne cechy płciowe obu płci. Jeżeli nie ma narodowego programu, jeżeli państwo nie finansuje takiego programu, to państwo automatycznie dostaje punkt minus. Co dalej? Ten ranking promuje progresywne tworzenie prawa, a nakłada karę na kraje, które są liberalne. To znaczy, żeby dostać punkt w tym rankingu, kraj musi posiadać w swojej konstytucji punkt, który zaznacza, że zakazana jest dyskryminacja osób nieheteroseksualnych. W wypadku, kiedy konstytucja jasno mówi, że wszyscy obywatele są równi wobec prawa, co oznacza również, że zakazana jest dyskryminacja na podstawie orientacji seksualnej, ten kraj nie dostaje punktu. To znaczy, kraj dostaje punkty za to, że w specjalny sposób traktuje osoby, które nie są heteroseksualne. Zamiast promować równości, zamiast traktowania wszystkich obywateli tak samo,
kraj musi wydzielać specjalne kategorie, tak jakby geje i lesbijki byli osobnymi obywatelami. Także gdzie w tym wypadku jest równość, nie mam pojęcia. I na koniec, w tym rankingu ILGI jest mnóstwo punktów absurdalnych. Kraje dostają punkty, jeżeli nie wprowadzają żadnej dolnej granicy dla prawnej zmiany płci. To znaczy, każdy kraj, który umożliwia nawet przedszkolakowi prawną zmianę jego lub jej płci, dostaje punkt. No i w takiej sytuacji, kiedy w Polsce faktycznie przedszkolak nie jest w stanie zmienić prawnie swojej płci, w sytuacji, gdzie okej, może nie ma związków partnerskich w Polsce, ale de facto wszyscy obywatele są traktowani tak samo, w sytuacji, kiedy Polska nie wydziela specjalnych kategorii dla gejów, dla lesbijek, co z Ormianami, co z mniejszością niemiecką, co z rudowłosymi. W sytuacji, kiedy kraj traktuje wszystkich obywateli jednakowo i w sytuacji, kiedy kraj nie ma absurdalnych żądań, nie ma absurdalnych kategorii, takich jak zmiennopłciowe przedszkolaki, takie kraje dostają minusa. Także nie jestem pewien, czy możemy mówić tutaj o sensownym rankingu. I to, że Polska nie dostała ostatnie miejsce, mówi się trudno. Panie Waldku, wspomniał pan o pewnych absurdalnych punktach przyznawanych w tym raporcie, a ja jeszcze nadmienię tylko, że jak wskazuje kampania przeciw homofobii, chodzi przede wszystkim o rosnącą liczbę zakazów marszów równości wydawanych przez lokalne władze, uchwały samorządowe wymierzane w społeczność nieheteronormatywną. Panie Waldku, czy rzeczywiście te parady równości są aż tak niezbędne? Znaczy, to są dwa różne aspekty, prawda? Ten ranking nakłada, znaczy odbiera punkty krajom, które zabraniają parad równości. Tylko ten ranking nie precyzuje, kto musi być odpowiedzialny za ten zakaz, żeby punkt został odjęty. W Polsce i w innych krajach również zdarzały się sytuacje, gdzie na niższym szczeblu prawnym chwilowo został zakazany jakiś marsz, jednak odwołanie się do sądu regionalnego sprawiło, że marsz mógł przejść, bo był zgodny z prawem. Także w Polsce nie było zakazów marszów, były próby zakazów, które z racji tego, że Polska jest praworządnym krajem, zostały odwołane. Także w Polsce nie ma zakazów marszów. Były pojedyncze próby, które okazały się niezgodne z prawem. To raz. A dwa, założenie aktywistów LGBT jest takie. Będziemy maszerować i to sprawi, że akceptacja osób gejów i lesbijek w Polsce się zwiększy. Tylko tak, gdzie jest na to dowód? Jaki jest poza tym naciąganym, logicznym dowodem, że pokazywanie się oswaja ludzi, gdzie jest dowód na to, że pokazywanie się przesadne nie prowadzi do negatywnych efektów? Myślę, że logika aktywistów LGBT jest taka. W latach 60. 70. nastąpiły zmiany społeczne na Zachodzie, w USA i w Holandii, w innych krajach. I one, moim zdaniem, przypadkowo miały miejsce w tym samym czasie, kiedy zaczęły odbywać się marsze. I aktywiści LGBT myślą, że jeżeli nasilą się marsze, to w Polsce będą miały takie same zmiany, miejsce, jak na Zachodzie. Tylko, że to jest błąd logiczny. Najpierw jakiś kraj, jakieś społeczeństwo musi chcieć zmienić swoje nastawienie do osób nieheteronormatywnych, do gejów i lesbijek, a marsze są tylko taką wisienką na torcie. Oni starają się zaklinać rzeczywistość poprzez... Tymczasem może być bardzo dobrze tak, i to jest moje zdanie, że te marsze tak naprawdę ludzi denerwują. W ostatnim czasie do tych marszów, które na początku były dość nieagresywne, doszła pewna otoczka chamstwa. Mamy cipko Maryjki, mamy obrazy osób religijnych, mamy promocję rzeczy, które, takich jak aborcja, których Polacy nie są wielkimi fanami. I moim zdaniem te marsze w większości, one bardziej szkodzą niż dają coś dobrego. No właśnie, panie Waldku, wspomniał pan o promocji pewnych przedmiotów, ale też przypomnijmy między innymi o profanacji mszy świętej, która miała miejsce na jednej z parad. Państwo zresztą widzieli z boku na ekranach telewizorów w obrazku
tę sytuację. Jeden z głośniejszych aktywistów, Szymon Niemiec, przypomnijmy. Dokładnie. I właśnie tak się zastanawiamy, dlaczego dochodzi do takich sytuacji właśnie na paradach równości, no bo chyba, nie ukrywajmy, ale takie wydarzenia nie służą społeczności, zwłaszcza LGBT. Dwa punkty. Tak naprawdę tego typu akcje jak parodia mszy katolickich spotykają się, jeżeli spojrzymy na fora internetowe, na prywatne grupy, one spotykają się z dość dużym oporem indywidualnych osób. Tak naprawdę nawet wśród gejów i lesbijek większość osób tego nie popiera, ale tego rodzaju pomysły wychodzą od strony kierownictwa organizacji. One są z reguły pomysłami organizacji feministycznych, organizacji LGBT i one są pomysłem aktywistów. Aktywiści są niedemokratycznymi, samozwańczymi reprezentantami środowiska LGBT. I to, że ludzie się z tym nie zgadzają, to ich specjalnie nie obchodzi. Aktywiści stawiają na szok. Im się wydaje, że jeżeli będziemy szokować społeczeństwo, to społeczeństwo nas w końcu zaakceptuje. Moim zdaniem to jest trochę dzika logika, która do niczego nie prowadzi, ale cóż, żeby być aktywistą LGBT, żeby być aktywistą progresywnym na chwilę obecną, trzeba być specjalnym rodzajem człowieka, który raczej na żadne argumenty nie jest otwarty. Także wbrew temu, co mówią o tolerancji aktywiści LGBT, tolerancja przydałaby się im sama najbardziej. Także obawiam się, że tak długo jak aktywiści, którzy nazywają samymi siebie, nazywają samych siebie reprezentantami LGBT, będą głusi na drugą stronę, na argumenty tych ludzi, których chcą przekonać, dyskusja z tym środowiskiem jest niemożliwa. Bo na tym polega paradoks. Oni starają się przekonać, że geje i lesbijki są normalnymi ludźmi. Oni starają się przekonać środowisko konserwatywne, środowisko katolickie, środowisko, które nie ma z nimi specjalnie styku na co dzień. I używają do tego metod, które są absurdalne, które obrażają tą drugą stronę, więc Dziękujemy bardzo za rozmowę i za ten komentarz do tego rankingu. Jeszcze ciekawa historia, że na czele rankingu najmniej homofobicznych społeczeństw jest Malta, kraj no, bardzo katolicki i kraj, w którym jeszcze do niedawna rozwody na przykład były zakazane. Dziękujemy bardzo za rozmowę. Waldek Krysiak, Gej Przeciwko Światu, autor takiego właśnie bloga, był naszym gościem. A państwo oczywiście zostańcie razem z nami, bo wracamy już za moment.